Cześć, dobry wieczór, 28 maj, 22 rok, Hiszpania, za Taragoną w stronę Barcelony, sobota, godzina 21.08, od 4 minut podążam w stronę Polski z towarem, który w poniedziałek ma być zrzucony w Bielsku Białej i jeszcze z jednym towarem, ale tamten jest na 1 czerwca. Więc tamten może poczekać, ale jeden nie może. No i tak się skopało, a jednocześnie nie skopało, że w piątek, powiem jak sytuacja się zaczęła, w zasadzie czekaj jak to było, tak, w piątek załadowałem coś na Śląsku, nie pamiętam już, no i później trzeba było jechać w stronę Walencji, przed Walencją, na Cuera, taka miejscowość, i tam jest taka firma, w której szef ma bardzo często ładunki, to praktycznie wszystko bierze od nich i oni dają raz dużo, dają raz mało, zależy. No ja pojechałem i dali mi dużo, dupa zbita, 7 miejsc paletowych, 7 palet przemysłowych miejsc paletowych, palety wysokie na 2 metry, jedna trochę niższa, no i się kopało. No ja wcześniej miałem 2 eurówki, tak to wygląda. No i chodzi o to, że nie było komu tego ode mnie przejąć, bo chłopaki byli na Portugalii, a reszta w Polsce. A ja miałem jeszcze do wykręcenia 24. No i tak się pokopało, że tą 24 zrobiłem dzisiaj. Wczoraj zacząłem, dzisiaj skończyłem. I podążam do Polski, w stronę Polski. No i chodzi o to, że jest jeszcze jeden problem po drodze wynikł, jakby tego było mało, że towar będzie spóźniony ostro, że ja mam w tym tygodniu, czyli gdzieś do godziny pierwszej, drugiej, nie pamiętam dokładnie, 90 godzin mi się kończy w cyklu dwutygodniowym, no i mam jeszcze chyba tylko 14, no niecałe 15 godzin chyba, bodajże bez 15 minut, coś takiego. Więc no dzisiaj mogę pojechać, pojedziemy dzisiaj na 9 godzin. A no tak, no tych też nie mam, no tak, bo się pokończyły, bo to też w niedzielę przychodzą w nocy. No to tak, to dzisiaj jedziemy na 9 godzin, nawet gdyby była dycha do dyspozycji, to nie ma sensu, no bo to potem zostanie jeszcze tylko przecież te 5 godzin max do wyjechania, około 5 godzin do wyjechania. W zasadzie mogę dzisiaj jechać 8 godzin, no to jest bez różnicy, nie? No i ten, no wydaje mi się, że dolecę gdzieś do Niemca, stanę. Mam taki chytry plan, znaczy szef coś wspominał o tym, że będzie mnie przeładowywał na busa, a mnie załaduje na Hiszpanię. To by nawet pasowało, wiesz, bo jak w tym tygodniu natrzaskałem dużo godzin, to tak się zastanawiam, ile dostanę na przyszły tydzień, bo jakoś nie wiem, gdzie to sprawdzić tak dokładnie. No wiesz, nigdy nie było mi to potrzebne, mam tylko pozostały czas jazdy w tym tygodniu, ale to jest po dodaniu tych godzin, tak? Nie widzę, ile godzin wyjechałem w tym tygodniu. Wiem, że na pewno w Tahoe gdzieś jest, musiałbym tam sobie pogrzebać, no ale nie zrobiłem tego, dobra. No to tak, że tak powiem, na marginesie. Poczekaj, tutaj przed chwilą, za chwilę będę mijał parking, który był moim takim miejscem, gdzie mogłem dociągnąć dalej, ale nie dociągnąłem. I jak to wygląda dzisiaj, ten parking? Kasza miasto wygląda, czyli dobrze, że stanąłem na stacji paliw. No, i tak, dobra, no to czyli tak. Plan jest taki, że dzisiaj jedziemy 8 godzin, jakby ci się chciało więcej, to się pojedzie więcej. Jutro się dojedzie resztę. Dzisiaj jest też tankowanie za 208 km w tej, na bazie firmy Calcina Care. Przed Junglerą, tam jest chyba 2 dyszki przed Junglerą, coś takiego. No tą AP7 cały czas będę jechał, ty Dacia Jogger, ty no spierdzielone to jest, nie? Przód jakiś taki, a tył też w ogóle nie pasuje przed tyłem. No dobra, no poza tym słaba płyta podłogowa. To wszystko klepią na jednej płycie od kliówki, tak? Od Daci Logan, Duster jest na tej samej płycie, wszystko, więc raczej lipa, nie? Tak na dłuższą metę. No dobra, ale
nowy w ofercie się w końcu coś pojawiło, co ja mówiłem, że powinno się pojawić auto deczko większe od Dustera i w podobnym klimacie, więc zrobili to, gdzieś tam podsłuchali mnie kiedyś. Co też się dzisiaj wydarzyło? Kamiony z powyżej 7,5 tony, a my jedziemy jak VIP, 7,2 tony. Dziękuję Państwu za uwagę, do widzenia, żegnam się, ciao. No, także tyle właśnie miałem do powiedzenia w kwestii zakazów i niezakazów. No więc teraz tak, o co chodzi? Jadę na tą Cassina Carę, tam się tankuje tym S100 do pełna, ale je też AdBlue, bo tam jest tanie AdBlue, bo leży chyba nawet tańszy od tego jak w Polsce, z tego co kojarzę. Kolejna sprawa jest następująca, że tam jest też prysznic gratisowy, no i tam, patrz tutaj, wiesz co mi się podoba? No kuźwa, podoba mi się to, wiesz jak mają Hiszpanie te dachy, no nie? I w dachach jest wycięta jak gdyby część więźby i tam mają taki taras na dachu. Strasznie mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. To jest coś jak balkon, no nie? Tylko, że nie jest balkonem, tylko w części dachowej. Słucham. Oj, teraz mi się TomTom włączył, słucham. Do widzenia, TomTom. Przepraszam, nie rozumiem. Proszę o powtórzenie. Co ja teraz nie powiem, to sobie to przetłumaczy. Dobra, generalnie temat jest taki, że tam tankujemy i potem lecimy. No, 75 wykończająca, ale nie mam jakoś ciężko na sobie, bo będę miał gdzieś stonę. Czekaj, tu mam 300 kg, te dwie eurówki ważą. 300, nie, 230 i chyba coś koło tony, więc ja jestem do bólu legalny i to jest właściwie dziwne. Ja w ogóle nie jeżdżę przeładowany, a myśliłem się z tym, że będę jeździł, ale nie jeżdżę. No, szok. Szok, niedowierzanie, szok. No ale spoko. Jedziemy. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że byłem dzisiaj na plaży. Byłem dzisiaj na plaży. Wczoraj wiedziałem, że tak wczoraj celowałem ten parking, żeby pójść na plażę. Celowałem też te parkingi, które były później, żeby pójść na plażę. Minąłem mój parking, na którym kiedyś byłem na plaży i ubolewałem, bo ale gdybym stanął na tym parkingu, to wiesz, miałbym jeszcze do wyjechania na ten dzień godzinę. Natomiast, żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia, bo wiesz, jak mam do dojechania 16 godzin, no to godzinę wcześniej bym stanął, tak? Czyli zamiast 15 do wyjechania, miałbym do wyjechania 16, tak? No to wiesz, to żadna różnica. I tak to będę robił na dwa podejścia i tak. Ale mi smali rura. Słuchaj, i poszedłem na tą plażę. Poszedłem na tą plażę, oczywiście mapy Google się skopciły, no po prostu stanąłem na AP7, na stacji, kochani, poszedłem sobie z buta wyjściem awaryjnym, ewakuacyjnym, no takim pieszym wyjściem ze stacji wyszedłem. Tam była nas kawałek, szedłem nacjonalką, no i było fajnie, szedłem laskiem, tam dużo ludzi też szło tym laskiem, tylko że ja nie byłem na takiej komercyjnej plaży, tylko byłem na takiej niekomercyjnej plaży, gdzie przyszedłem i tak sobie pomyślałem, no dobra, leżymy sobie fajnie, kurna, słuchaj, woda czyściutka, wchodzisz po szyję. Znaczy, po szyję to niebezpiecznie wchodzić, po szyję to mnie pacnęło jak fala szła. Chodzi o to, że tam fale dosyć spore były, ale normalnie czyściuteńka woda, marzenie. I nie żadne takie, jakieś takie Bałtyki czy coś, brudne wody, glony i pierdoły. Nie, tego tam nie ma. Nie ma tego tutaj. Także ja już nie mogę doczekać, aż będę zabierał po kolei członków mojej rodziny do Hiszpanii. No po to, żeby sobie zobaczyli, jak to jest, że może być lepiej, a nie tylko Bałtyk. Piękna, duża plaża, klify niesamowite. Tam widzisz sobie zdjęć, porobiłem kilka. Na tej plaży nie można robić zdjęć, bo na tej plaży się nie fotografuję. Wiesz, że jaką plażę mi chodzi, prawda? No, taką plażę dla dorosłych. Także fajna plaża. Na początku myślałem, że będzie kaszana, nie? Ale co go tak zniosło? Wykaszana, mało babeczek, nie? Czekaj, ustawię ostrość, niech troszkę fokusuje tu na drogę. Mówię, dobra, kaszana, babeczek nie ma i w ogóle jakieś takie akcenty, takie trochę skromnie obdarzone.
No, ale później ludzie zaczęło się schodzić, wiesz, tak przed południem. Znaczy, bo ja tam byłem wcześniej, nie? Ja tam byłem gdzieś chyba 9:00, 10:00. No to zaczęli tak koło 12:00 szumnie napierać. No i ten, i później naprawdę plaża już była gęsta. Potem zrobiło się już tak gorąco, że doszedłem do wniosku, że trzeba się z tej plaży zmyć, bo no on się przegrzeje. Wziąłem sobie do picia 1,5 litra wody, oazy z Biedronki, no jaką inną. Wypiłem to powoli, na raty, nie to, że tam hyt, no bo trzeba tą wodę oszczędzać, pić małymi porcjami po to, żeby no nie wypocić tego od razu, tak? No ale spoko. Wypiłem tą wodę. Potem jak już wyszedłem, doszedłem, patrzę na zegarek, dobra. Pochodziłem sobie w tej nazad, byłem też na plaży, tam troszkę dalej. W stronę Niedzeń, z której przyszedłem. Sorry, tylko w drugą. I się okazuje, że tam jest pole dla przyczep kempingowych, dla kamperów. No i tam przy okazji dla nich plaża. Taka mniejsza, krótsza ta plaża, ale w sumie na, wiem, 5-7 minut drogi od tej plaży, na której ja byłem. Chociaż wiesz, ludzi się na tą plażę naszło od groma, a zejście tam jest przerąbane. Naprawdę przerąbane zejście. Na wózku na pewno nie wjedziesz. Nie ma mowy i się naprawdę ciężko schodzi. Jakby jakiś ktoś taki starszy z problemami z plecami, to by nie wszedł tam. No ale piękna plaża, piękna, piękniuśna, lasek też super. Polecam wszystkim. To jest plaża przy Altafula, ale to jest, jak patrzysz, i Altafula jest na północy, to ta plaża jest niżej. No więc między Altafulą a Tarragoną taka plaża jest. Po prostu musisz ją znaleźć w lesie. Nie pamiętam, jak się ona nazywała, także jeszcze trudniej, o matko. Dobra, i jak już tam chodziłem sobie, zrobiłem sobie tą przerwę po tym lesie, odwiedzając kolejne plaże, zakątki, się okazało, że tam jest tyle zakątków dla naturystów, że jest normalnie w głowie nie mieścisz. Tu golasy, tam golasy, wszędzie golasy. No normalnie na kamieniach, na mniejszych takich plażach, bo to ogólnie wybrzeże jest takie z takim... takie skaliste, no z piaskiem to było mniej, co nie? No i dalej. No po prostu, ale byłem tam, łaziłem tam, co nie? Wtedy dopiłem też, miałem też ze sobą wodę, znaczy tą litra wody, nie wody, litra herbaty, którą miałem tego nie brać, ale wezmę. I wiesz co, wypiłem też to, potem poszedłem jeszcze raz na plażę. No i takie poczułem pragnienie picia, że ja dawno takiego pragnienia nie czułem. Od tamtego czasu, potem poleżałem, no bo już wiadomo, nie wiadomo, kiedy druga okazja się trafi, więc ciągnę czas na maksa. Wróciłem taki spragniony, w międzyczasie rozgadała się moja rzepka w prawym kolanie, bolało, szedłem normalnie na sztywnej nodze, ale miałem już na tą plażę nie wracać za drugim razem, ale myślę sobie, no ale przecież, kurczę, ja na tą plażę mogę już nie trafić nigdy i w zasadzie mogę długo nie trafić na jakąkolwiek plażę, chociaż mam taki plan, że jak z córkami pojadę, to jednak będziemy celować w jakąś plażę. No. Nie taką, no bo z dziećmi to się chodzi na inne plaże. No więc poszedłem, znaczy, tak, no i wróciłem do samochodu, słuchaj. Wypiłem, nawet pierwsze co to wziąłem wodę ze schowka, no bo w lodówce wiedziałem, że miałem wodę. Potem wziąłem tą wodę ze schowka, wypiłem. Teraz kończę te 1,5 litra wody. W międzyczasie wypiłem jeszcze 2 kubki herbaty, które miałem jeszcze też zrobione wcześniej. I mi się nie chce sikać. Ja, że byłem feso odwodniony. Nie kręciło mi się w głowie, nie miałem jakichś bólów ani nic. Po prostu przypomniało mi się takie czasy, kiedy jeszcze jak to mój
tato rolnik, tak, i wsianie się robiło i na przykład, no wiesz, to były czasy, gdzie wodę to miałeś w butelkach szklanych, jakąś Wojciechowiankę czy coś, i to nie było tak popularne picie wody z butelki, jak picie tego, no jak się pije teraz. Nie było to tak popularne, no i ten. I parę razy doświadczyłem takiego fest pragnienia, a była robota, bo na przykład szła chmura, tam deszczowa, taka ciemna, no trzeba było siano postawić w kopki, albo siano zwieść z pola, różnie było. No parę razy tak mnie przycisnęło takie fest pragnienie, bardzo nie lubię tego uczucia. No i takie właśnie pragnienie miałem, podobne miałem dzisiaj. Ale opłacało ogólnie kończąc ten już i tak przydługi monolog. Opłacało się wyjść na plażę i ten. Jestem zadowolony, że to zrobiłem, bo bardzo, bardzo długo czekałem na to, żeby w Hiszpanii. Radar 60 na autostradzie za kilometr, 60 ludzi, litość. Tam nic nie pokazuje, ale kam sam pokazuje. No, więc to jest, i to wszystko w czasie pauzy 24 godziny. Także mogłem pojechać rowerem, poszedłem z buta i bardzo dobrze poszedłem z buta, bo na tą plażę tego roweru tam nie zaniósł, a gdybym nawet go zrzucił jakoś, to wyciągać bym musiał ktoś po prostu pomagać. Ojejku, dalej to pobijam. Wiesz, no ja jestem na nogach od godziny gdzieś tam 7 mniej więcej chyba. Coś takiego. A dzisiaj mam nockę jechaną. No to dobrze, że nie muszę tak fest ostro jechać. No, ale no muszę przejechać, no, zrobię ten większy kawałek, przejadę. To jest taka chora akcja, bo jeszcze nie wiem, czy ten mnie będzie ładował, czy ten mnie będzie nie ładował, co tak jak, śmak, ślak. No ale generalnie no jest lipa, bo może szybciej ja to dowiozę, ale nie zrobię całych Niemiec i Czech na jedno podejście. I jak ja bym rozładował, to we wtorek i to późno. Dobra. No więc ktoś tu przyjedzie, ale nie wiem co, kto, jak, o której. Więc pewnie czekamy na to, dokąd mnie Tacho zaprowadzi. No, więc to wszystko się rozegra jutro, tak już wieczorem, mniej więcej o tej porze, tak coś policzyłem. Nie, może delikatnie później, no ale też wiesz, trzeba będzie jakąś zonę kombinować, na te przeładunki, kuźma, no nie bardzo to mi się podoba. A ja będę zawracany, no nie jest to taki głupi pomysł, no. Tylko co jak ja, no zobaczymy gdzie skończę u tego Niemca. No ale wydaje mi się, że nie za głęboko w niego wjadę, więc prawdopodobnie będę w poniedziałek, jak już mi te godziny przyznają, komisja szanowna przyzna mi godziny, no to wjadę gdzieś tam pewnie głębiej. Byle nie do góry, na Zagłębie, no zobaczymy co nam się urodzi. O, i takie oto rozterki przy sobocie, no i będę jechał całą noc. Całą noc będę jechał. No teraz mam na tą moją stację paliw przyjazd policzony o północy. Oko ochlapie się, trochę tam ten. No czekaj, co ja tam mogę zrobić? No ja tam mogę zrobić 15 minut, mogę tam wykręcić. I to by najlepsze wyjście z sytuacji było, bo tego, paliwo zatankuje szybko, AdBlue zatankuje szybko. Postawię się pod prysznic, pójdę, no pójdę, kurde, jestem w wodzie z soli. Takę mam pełną, to co ja będę po paletach to lał? Znaczy lał, pociekłoby dołem, nie? No kto jak to potem, przecież to nie wyschnie. Będę brał i mokre palety, zaraz jak ktoś przysadzi. No bez sensu. No tym bardziej, że jest tutaj prysznic. No. I tam wykręcę 15 minut na prysznicu. No potem pojadę, no tyle ile mi czas pozwoli. Jadę gdzieś tam do Francji. Stanę sobie gdzieś tam, kurde. Po 4 godzinach mniej więcej. Zrobię, kurde, tylko stanie mi znowu wyjdzie. A w dupie, gdzie wyjdzie, to wyjdzie. To będzie noc, to będzie można stanąć praktycznie byle gdzie. I ten, zwłaszcza, że to będzie taka noc sobotnio-niedzielna, no to jeszcze lepiej. I potem co zrobię? No i potem dokręcę pół godziny,
i polecę już do końca czasu polecę, co nie? No i teraz tak sobie myślę, że jak ja mam teraz przyznane czasy, ładne cacy, to może by zrobić sobie pauzę 11? No? Może 11? Albo nie, dobra, zrobimy 9, żeby szybciej do tego Niemca dojechać. Aha. Zrobię 9, żeby szybciej dojechać, bo to 2 godziny dla kierowcy, który będzie rypał nockę, to będzie dużo. No ja też nie przedłużałem tej mojej 24, więc do oddania będzie 21 godzin. No, 2 takie pauzy mogę zrobić, a potem trzeba będzie w domu siedzieć i oddawać. Nie wiem, czy to koniecznie... O, jest butelka pusta. Nie wiem, czy to koniecznie wyjdzie w domu to oddawanie, bo jak ja mam mało godzin na Hiszpanię, to się okaże, że pomimo tego, że czasy będę miał odblokowane do piątku, dobrze czasu odblokowany w piątku i pasowałoby mi to gdzieś na Hiszpanii oddać, bo ja mogę się szybko z godzin wyzyskać, zależy właśnie ile dostanę przy przydziału, ale to będę wiedział jutro, no ale już o tym mówiłem. Także jadę sobie, gorące mi w stopy, w ogólnie kurde, spiekłem się. No co, no pewnie skóra będzie trochę schodziła, no ale co miałem zrobić, no najzdrowsze słońce, produkcja witaminy D. Spociłem się w słońcu. No i takie oto to były przygody pauzy 24-godzinnej. Naprawdę jestem z siebie zadowolony. Udało się w końcu pójść na plażę. Nie było żadnej ściemy, zamoły, przygód alkoholowych. Na koniec przyszedł do mnie, bo jak już to się wbijałem w to auto, wiesz, już taki tu piję, tu robię jeść, bo ja cały dzień nic nie jadłem. Tu piję, tu robię jeść. I przyszedł Polak taki, on troszkę mi pod słońce stał, jak tak nie za bardzo go z twarzy kojarzyłem, no nie mogę go kojarzyć, bo go nigdy nie spotkałem. I on mówi, dzień dobry. Ja tak patrzę, mówię, no dzień dobry. No i tam gadu, troszkę myśmy pogadali. Na pierdołach, on był na plaży, tej tutaj bliższej plaży, zadowolony. Z kursu na Hiszpanię, mówi, że zjadł sobie ośmiornicę, troszkę jakieś owoce morza, czy coś on tam pojadł, no wiem, że ośmiornicę, no wypił sobie piwko, zadowolony. No i tak wiesz, tak się fajnie właśnie spotyka takich sympatycznych ludzi na Hiszpanii, bo Hiszpania to jest słońce, a słońce to jest dobry nastrój, a słońce to są witaminy i tak dalej. Także dzisiaj moje ciało jest mocno nasycone takimi witaminami, bo i dużo witaminy C spożyłem, dużo witaminy D, tego słońca, ona mi się jeszcze mi się robi, właśnie nie kąpałem, no tak jadę, takie no i tej soli też, no nie to, że się napiłem tej wody, ale słona ta woda jest, słuchaj, ale czy mi wali, śmierdzi. Po prostu jest super, jestem zadowolony. Będę teraz jechał całą nockę, mogę się przewrócić wcześniej, 2 godziny, 3, spróbować się przekimać. Po pierwsze, gorące, nie przekimasz się. Po drugie, to jest tylko 8 godzin jazdy i pauza. To nie są busy, że cały dzień siedzisz przy aucie, a wieczorem każą ci jechać i no przecież stałeś, cały dzień odpoczywałeś, no tak odpoczywałeś, no i potem 20 godzin napierdzielasz, nie? To nie to. Tu mamy do dojechania teraz krótko czasu, więc nie jest to aż tak obciążające, jeśli nawet będzie, no tutaj jest tylko jedna nocka do jechania, a ja wszystkie ostatnie nocki spałem. Więc to jest tylko jedna nocka, to jest pusta nocka, ciężarówek nie ma, są jakieś nocki to jest raz, a dwa, jakieś święto we Francji chyba, teraz jakieś było, nie było, nie wiem, czy oni będą w nocy jechać, no kurczę, będzie elegancko, no tak myślę, że tak będzie, ale mam lekko na aucie, w ogóle 75, prosta autostrada do objechania, tutaj trzeba będzie się przebić te Narbony, Perpignany, Beziersy, no to damy radę, jak w Calcina Carre, popatrz, tego, nie zjeżdżam na tą pieprzoną Jaguarę, nie mam tam żadnego interesu, więc jak w Calcina Carre wjadę na autostradę,
to zjadę we Francji pierwszym zjazdem, no bo tam jest w Le Boulou, czy, znaczy nie Le Boulou, Fitou, kurde, ta ostatnia miejscowość, takie, gdzie są te stragany, co się jedzie w dół i są stragany, bo ten, ta graniczna miejscowość, Fitou chyba, nie pamiętam, no, to można sprawdzić, co sąsiaduje z Dżanguerą, z Honkerą, no, więc tak to wygląda, że jak wpadnę z tego Kalsiny, na Dżanguerę nie zajeżdżam, a tam w Dżanguerze to niby było, a tu tam, to siam, tu rondo, tutaj się zapatrzysz, tutaj, wiesz, no, ludzie jeżdżą tam po whisky, ja to pierdacze, a tam nie kupowałem na Dżanguerze. Kiedyś zrobiłem sobie zakupy raz, one były drogie, piernicze, nie wjeżdżam, chodzi mi, no coś spożywkę kupowałem. Kupowałem jakieś alkohol na Dżanguerze. Kupiłem sobie absynta na Dżanguerze, coś jeszcze? Chyba kupiłem jakąś whisky jeszcze. A nie widzę za bardzo potrzeb zakupów alkoholowych. To co alkohol mogę kupić, kupię sobie winko, dobre winko, na długo starcza, jego nie trzeba dużo pić. No, więc spoko. Ale ładnie widać na kamerze, na telefonie więcej niż na normalnie okiem przez szybę. Jest po prostu na telefonie jaśniej. Dobra. Co jeszcze? Więc wpadnę i wypadnę tam, tam jest troszkę ciasno, ale damy radę. Kurwa, laweciarze pierdzieleni, oni nie mogą sobie wystawić czegoś, jakiegoś pachołka, bo stoją na ulicy jak jakieś sieroty jakieś. Pierdykniesz takiego. Jak nie było widać, że to laweta stoi. A, Espania. Wjeżdżaj! Kierunkowskaz się zepsuł. Oj. No, także lecę. 175. Lecę sobie tak 8,5. Bo ponoć ma to być jakoś taniej zrobione. No to będzie taniej, no. No będzie taniej. No to i tak, kurde, może paliwa zeżera ta 75 nieszczęsna. Także gitara, wysprzątałem sobie auto, bo pamiętam kiedyś byłem na takiej plaży w Algeciras, ale się rozgadałem dzisiaj. Tam byłem na plaży w Algeciras, koło Algeciras, na takim dzikusie. Miałem wtedy buty podobne do tych, co mam teraz, takie szmacioki. No i one bardzo dużo naniosły ze sobą piasku. I cały bus był w piasku. Masakra było to wszystko wygonić, a wyganiałem to czym? Szmatką. Szmatką to wyganiałem, znaczy szmatką mówię. Z miotką. A tu mam powietrze, mogę sobie dmuchnąć. No nie jest to jakiś porywający podmuch tego powietrza. No trzeba dosyć długo bić kompresorem, no ale wydmuchuję z tych zakamarków. Przeciąg robisz w aucie i jest spoko. Te będą mieli tylko friga mijać. Bo dzisiaj stałem na parkingu, to widziałem rzeczywiście, że lodówki jeździły. No i jeżdżą. Kurde, siadaj mi się chce. Panie, my dopiero 33 minuty jedziemy. A tu już je panie? No. Nie da rady. O, tu jako lampa zdrutowana. Na taśmę klejącą. Ja pierdykam. Jedź. No i są tacy dziwni. Raz, że nie dziękują. To jest raz. No robią dużo odstępne. No fajnie, bo już... Jak jeździłem na tym wahadle Jawor, Lipsk, no to tam wiesz, na czwórce to zaraz, kurde, przed nosem zajeżdża, nie? Znaczy w sensie z lewego na prawy przeskakiwał, że ja tym Volvem jeździłem, no to mnie wyprzedzali. Bo jak jeździłem DAF-em, to ja wyprzedzałem, no nie? A już takie, można powiedzieć, że zamierzchłe czasy. Wyjawić taki sekret, noszę się z taką myślą od kilku dni. Żeby rzucić to po prostu tą jazdę, którą mam teraz, tutaj tą, i jeździć sobie już takim pełnoprawnym zestawem, takim właśnie najchętniej lodówką już, co nie? No okazuje się, że ogarnięcie tego tacha nie jest aż takie trudne. Jakby jeszcze przymrużył oko i na szukanie tych parkingów
jakoś by to poszło, to i może nie byłoby to tak aż źle. Pod warunkiem, żeby ta... Uf! Ale mi się ziewa, kurde. Żeby ta robota lepiej płaciła, no. Cały widz polega na tym, że ta robota musiałaby sporo więcej płacić od tej, którą mam teraz. No, więc trzeba będzie jeszcze raz troszkę zrobić sobie taki research, ale to już jeszcze dopiero jak za jakiś czas, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, bo zmienisz pracę, to nie będzie urlopu, nie będzie wakacji, a piać, wszyscy będą się wkurzać na to. Ten. Po prostu na tą robotę, nie? Także, o, teraz obraz się kaszani, bo już się ściemnia. Czekaj, spróbujemy fokusować na asfalt. Wbija mi się trochę obiadem, słuchaj, te kotlety mielone jeszcze z komunii córki, co było tydzień temu. Kotlety zjadłem. Co ja jeszcze zjadłem? Kiszone buraki, takie w kostce. To akurat żonie się udało tanio kupić. Aczkolwiek jadłem już takie specyfiki wcześniej, bo moja mama robiła, a potem żona robiła, no i kiedyś też kupiłem sobie, także to jest fajnie, bo trzeba jeść kiszonki. Kiszonki wpływają bardzo dobrze na florę bakteryjną, którą nam psują różne substancje, które jemy. Na przykład cukier bardzo nam psuje florę bakteryjną. Spożywanie dużej ilości cukru, napojów słodzonych zniszcza nam tą florę, po prostu nam zakwasza, a kwas powoduje psucie bakterii. Na psucie, no. Jest ich za mało, tych dobrych bakterii, no, więc takie kiszonki trzeba jeść. Ogórki też spożyłem i teraz mi się tym wszystkim odbija, bardzo dobrze się odbija, znaczy się, że brzuch, żołądek pracuje. No, lodówka, tak teraz zerknąłem, też bardzo dobrze pracuje, bo ty słuchaj, w ogóle to tego, rozpiąłem sobie akumulatory, i że mówię, no dobra, będzie gorąco, lodówka będzie chodzić. Nastawiłem ją na taką uczciwą temperaturę, wyższą, żeby na pewno to osiągnęła. Pootwierałem okna tam u góry, w sypialni. No tu klapa wejściowa oczywiście otwarta. I mówię, no dobra, nie będzie mnie, niech to ciepło spiernicza do góry, jak tu przez szybę nawali. I nawet jak mi wyładuje akumulator, to po pierwsze lodówka zdaje się, że ma jakieś zabezpieczenie, bo gdzieś w menu wchodziłem i jest jakieś zabezpieczenie, że nie pozwoli rozładować akumulatora. A druga jest taka sprawa, że no gdyby nawet się tak zdarzyło, żeby go wyczerpało, to zawsze mam ten drugi, którym drugim odpalę, czyli co nie? No i później już wiadomo, dwa będą wchodzić w tandemie, tak? No i się okazało, że lodówki jednak, słuchaj, nie włączyłem lodówki do gniazda zapalniczki. Dodatkowo do lodówki wsadziłem jeszcze dwie butelki picia. No i tak się zrobiło, że proszę ciebie, że że w lodówce powstało ponad 10 stopni. Tak miarka pokazała. Na pewno było cieplej, no bo to picie też w miarę ciepłe było, bo stało, prawda, obok, a nie w lodówce, ani w jakimś tym. No i teraz lodówka pompuje, daje z siebie wszystko po to, żeby mi to produkty schłodzić, a ja je tak zbiję tak do minus 3-4. Zobaczyłem, że jak jest gorąco na dworze, to lodówka jest w stanie zrobić gorąco na dworze. W sensie ja mam w kabinie tak ciepło, nie gorąco, tylko po prostu tak ciepławo, o, powiedzmy, tak? Nie wiem, bo ten termometr wieko trochę fałszuje, więc ja mam taką temperaturę, że mogłoby być chłodniej, jeszcze mi nie jest gorąco, może tak. I ona tak robi gdzieś do minus 6, minus 7, a jak napierniczy sobie fest chłodu, no to mi wczoraj chyba zjechała do minus chyba 8 czy minus 9. No ale wiesz, no to jest lodówka, tak? Ona nie ma, to nie jest jakaś zamrażarka ani nic. No fakt faktem, no słoiki tam zamarzają w niej, więc może jednak zamrażarka. Nie, bo ma zakres, że do minus 12 jest w stanie
ten zrobić. Martol Rel Manresa. My idziemy prosto. No, więc. Więc jest fajna lodówka. Na plusie też ma zakres trzymania temperatury. Lepiej ustawić jej na ten minus 3-4, bo wtedy góra lodówki, ta przy klapie, bo jest górno-załadowcza i do góry jest po prostu chłodno. No, więc ten. Więc jest tak, że. Więc jest tak, że trzeba ustawić gdzieś tak minus 3, minus 4, wtedy dół jest tak lekuśko przymrożony, a góra jest taka fajnie chłodnawa. No, robię większą temperaturę po to, żeby w nocy mi ta lodówka nie pracowała, bo wolę po prostu, jak ona jest wyłączona. Lubię mieć taką pewność, że prądu mi starże i tak dalej, i tak dalej. Także, dobra, ja już kończę, bo 36 minut, 15, 16, 17 sekund kończę ten wywiad. Także dzięki bardzo za uwagę, dzięki za cierpliwość. Fajerwerków nie było, ale za to zagadałem ciebie, zagadałem tego kogoś, kto może z tobą tego słucha. Po mistrzowsku, prawda? Gadane było niesamowicie. Uwierz mi, przychodzi mi to z łatwością, nie przygotowuję się do tego, mówię to na spontanie, po prostu włączam kamerę, nie układam sobie rozmowy, o czym będzie rozmowa, po prostu tak samo to wychodzi. I tyle. Żegnam się. Ja mam przed sobą nockę jazdy. O, minutkę zbiłem o północy, 23 tego będę na objazdy około północy, bez jednej minuty będę na Kalsina Karę. Później gdzieś przed pierwszą w nocy będę na granicy Hiszpania, Francja, a potem gdzieś tam pauzunia i jedziemy do rana. Także taki plan na dzień dzisiejszy, a potem zobaczymy, jak tam się ułoży w niedzielę. Także do następnego. Cześć!